Jesteśmy w Koszalinie i szukamy telefonu do kupienia, bo mój już nie wyrabia, więc no, pasowałoby coś kupić, żeby obsługiwać te wszystkie aplikacje i inne pierdoły, które trzeba obsługiwać. Ale nie wiem, czy uda się coś znaleźć, ale Mariusz Wiking nas tutaj zabrał, więc może akurat. No, w porównaniu do notów, które zawsze mamy, my zawsze mamy noty. To tak maleństwo, nie? No i co ty na to? Czy wolisz nota takiego? Nie, co? No mów, decyduj. Zawsze ty mi wybierasz telefon, nigdy ja. Ładne budynki. Ten jest ładny. No, taki inny. No, zresztą te też są ładne. Ale ogólnie w Koszalinie to tak, taki stan surowy, nie? Taki jakby wojskowy. No, miasto jak miasto, nic nadzwyczajnego. Nie to co Wrocław, czy jakieś takie, gdzie ale są kamienice. Ale mimo wszystko w jakiś tam sposób lubię to miasto i darzę sympatią, bo tutaj brałem ślub, nie? Jakby ktoś... Nie ze mną. No nie. No, sorry. Ale darzysz sympatią, mimo że nie ze mną. Chodzi o miasto, Jezu, że tutaj później na plaży, nie, no przecież mnie, żartuję. Boże, że z dziećmi, że... Jest pogoda taka, żeby się wygrzać na plaży. To znaczy tak nam się wydaje, bo się zrobiło fajnie ciepło, więc jesteśmy wakacyjnie ubrani. Pierwszy dzień taki ciepły. Znaczy pierwszy był jak przyjechaliśmy, tak. Potem było cały no to dobra, drugi dzień. Także z racji, że mamy plażę 50 metrów od kampera, to idziemy się pobyczyć. No chwilę idziemy, bo cały dzień żeśmy załatwiali. No i z tym telefonem i kupiliśmy telefon. Kupiliśmy, zaraz udało, wam pokażemy. Udało się kupić. No i teraz po obiadku chwilka. Magda, co ty robisz? Mawka się zamotała się. No, proszę cię, no. Mawka się zamotała, to właściciel się mota. Jaki właściciel, taki pies. No, właśnie. No. Siedzimy i nic nie robimy. Tego nam było trzeba. Trzeba. No. Trzeba. Bo taka jest potrzeba. Dopiero wystartowaliśmy z sezonem handlowym, to były 4 dni, ale takie intensywnie pracujące. No. Teraz musimy się psychicznie i fizycznie przygotować na to, że całe 2 miesiące takie będą. Jezus, teraz, to będzie masakra. Teraz przez dwa miesiące ostatnie też pracowaliśmy, przygotowywaliśmy się na szybko, więc cały czas jesteśmy zmęczeni, więc teraz troszkę musimy luzować i odpocząć, bo nie da się tak, żeby iść do pracy zmęczonym, bo po prostu później nie wyrabiamy. Teraz czekamy, aż film się zapisze, już prawie się kończy, będzie na piątek. Wyjątkowo wcześniej go zmontowałam, bo jest wtorek, raczej nie montuję zawczasu. A zaraz uciekamy na plażę na grillka wieczornego. No to idziemy pogrillować. Jak wspomniałam wcześniej, mamy na plaży z 50 metrów i jest piękny zachód słońca. Marek wcześniej poleciał, żeby go nagrać. Ja tylko widzę na razie niebo. Niestety musiałam poczekać, aż film się zapisze, więc... No nie mogłam mieć wcześniej takie realia bycia YouTuberem. Taki mamy dzisiaj wieczór. Kiełbaska się robi, Marek szuka. Znajduje tylko kapsle jak na razie, ale trzymam za niego kciuki, żeby znalazł coś w końcu fajnego. Patrzcie jak jasno, jest prawie 21 jakoś tak? I tak dużo jemy. Nieraz na mnie na YouTubie mówią, że tak dużo jemy. No tak dużo jemy. Jeszcze 4 piwa wypijemy. Po 2 na głowę i będziemy porobieni. Znaczy ja będę, bo Marek to nie za bardzo.
Jest cieplutko. Kamperka mamy blisko. Więc pewnie będziemy siedzieć do późna, aż się ściemni. Super jest nad polskim morzem. Co tam? Pieniądze? To coś było, poczekaj. Tak jak na pieniądze. No, 0,2. Znowu nie masz sitka. Co? Jesteś obrażony na to sitko. No to kopaj. Nauczyłem się łopatą, no i co? Sitko będziesz miała do wody, do tych, do szkieł. Tak powiedziałam Markowi, że będę wyławiać szkiełka z wody, skoro on nie chce używać sitka. Jest kapsel. Kurde, wiecznie te kapsle. Popatrz, perła nad morzem, to jest to! Magda, i to jeszcze nad naszym morzem. Ale nie zrobił. Po co ja wstawałam? Jesteś brzydalem. No. O kurde, cenzura. O, chlejemy. Zjedliśmy kiełbę. Co ty robisz? Przestań, nie gadaj tych głupot. Schowaj to, nie widać. Nie, są małe. Hajca nie. Mam mało baterii, człowieku. Zjedliśmy kiełbasę. Ja nic nie widać. Czekaj, zrobię tak. Nie będę mówić. Zjedliśmy kiełbasę z piaskiem, bo mi wpadła do piasku. Strasznie Markowi zgrzypiało pod zębami. Teraz mnie nie lubi. Ale przyniosłam mu nowe piwo, więc może mnie polubi. A tak wygląda niebo. O 23 po. Po 23. I jesteśmy oczywiście sami. Lubimy być sami. Romantico. Sexo romantico. Daj chłopu paliwo i postanowi jednak szukać dalej. W ciemnościach. Może w ciemnościach coś znajdzie. Teraz jedziemy do sklepu jakiegoś budowlanego. Budowlano-ogrodowego. Poszukać rurki szarej kanalizacyjnej do wędek. Bo robią taki patent, że biorą rurkę, wbijają w ziemię i wędka stoi praktycznie pionowo. No, bo tutaj stojak na plaży to nie za bardzo się sprawdza, bo piasek się zapada. Stojak mam, kupiłem sobie na wyjazd, ale to w ogóle bez sensu było. Na jeziora tak, ale nie nad morzem. To gdzieś jest ten budowlany. Pierwszy raz mamy okazję się zważyć, więc korzystamy z okazji, bo tutaj w sklepie ogrodniczym mają wagę, więc przyszłam po hajs, żeby zapłacić. No nagrywam przecież, rzecz, nie? No, także się zważymy i zobaczymy, ile mamy nadwagi. Tyle jest? Tyle jest, tak? No, 3 tony. 2 tony, 905 kilo, jakoś tak. No i jesteśmy przeważeni. Czyli znaczy, że jesteśmy przeważeni w takim sensie, że w dowodzie rejestracyjnym kamper waży 2200 chyba. My możemy zapakować 400 kg. 400 kg liczone jest razem ze zbiornikiem, tak, ropy, paliwa, wody oraz pasażerowie, czyli my sami w dwójkę ważymy. Ile my ważymy? No nie wiem. Jakieś 130 kilo. Plus zbiornik 100-litrowy to macie prawie 100 kilo. No ogólnie z kamperami jest kaszane, jeśli chodzi o załadowanie. Tak czy siak mamy 300 kilo nadwagi. Czyli tyle, ile ja mówiłam. Ale nie przekraczamy 3,5 tony. Do 3,5 tony nam brakuje jeszcze 600 kilo, także... Tylko, że mówię, DMC masz nie przekraczać, a my mamy niższe DMC niż 3,5 tony. To jest inaczej. No. Także tak wygląda sytuacja. No nie da się inaczej. My mamy tyle rzeczy, że ten. Na szczęście w Polsce za bardzo tego nie sprawdzają. Natomiast jak będziemy jechać za granicę, to będziemy musieli bardziej pilnować wagi. No ale wtedy też nie będziemy musieli wziąć ze sobą tyle rzeczy. No dokładnie. Nie będziemy musieli brać namiotów, dupereli. Wody możemy nie brać tyle. Możemy sama sobie moja praca jakby waży, ja myślę, że z przynajmniej 50 kg. Więcej. Także... Namiot waży nieźle. No, będziemy kombinować, jak będziemy ruszać w trasę zagraniczne, żeby czasem nie było problemu z nadwagą i mandatów. No, ale pierwszy raz kampera ważyliśmy od 3 lat, odkąd go mamy, nie? No, 15 zł nas to kosztowało, teraz już wiemy, ile ważymy, znaczy ile waży kamper z Markiem. A, bo to jest z tobą, to dlatego jest taki ciężki. Teraz muszę schudnąć. Bez mnie był, jak ja bym prowadziła, to by był lżejszy. Inside.
Wróciliśmy na nasze pierwsze miejsce, czyli jak się kończy unieście i zaczynają łazy na kanał. I tutaj spędzimy sobie dzisiejszy dzionek, a potem to już zobaczymy, bo ja jestem zależna od swojego mężczyzny. A jesteśmy tutaj dlatego, że tutaj jest ten kanał, który wychodzi z jeziora Jamno. I tam jest ten falochron. No i chcemy na tym falochronie połowić ryby, bo kupiliśmy sobie oboje pozwolenia, jak to się mówi, wędkarskie? Wędkarskie, ale na morze. I kosztuje to na rok 42 zł, także Madzia ma swoje, ja mam swoje. I będziemy uczyć się łowić rybki na morzu. Formalnie na morzu, na wyjściu z tego. Na wyjściu to tak trochę nie ten, no ale tak to będzie wyglądać. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja nawet nie umiem nic kompletnie, ale... Nawet. Także dla tych, co tak cwaniakują, że nie tak, nie to, wykrywaczem nie tak, jak to się mówi, zapomniało, jak to, co to było? Cielęciem zapomniał było? Wół, jak cielęciem był. Dobra, teraz inaczej. Inną minę. Inną minę? No tak, poproszę inny zestaw. I nogę trochę za bardzo wbiłaś, tak żeby było widać bardziej, lepiej. Za bardzo wbiłaś piach. O, o tak. O tak. No. Dobrze jest. O, o, super. O tak, rewelacja. Tak trzymaj. No i tam mamy przykład idioty, a wręcz debila, który lata dronem nad plażą na turystów, żeby sobie na golasów popatrzeć. No a na plaży na turystów ludzie wybierają się raczej po to, żeby mieć naprawdę swoją prywatność. No i tam taki siedzi idiota, bo inaczej tego nazwać nie można. I poszedł sobie człowieku tutaj na plażę, tu jest plaża na turystów, a on sobie nad golasami lata, nad głowami ich, nie, żeby sobie dupy popatrzeć. Pornhuba niech sobie włączy. Trying to get ahead of the sunset. Haven't really made up my mind yet, but it's alright. We don't even know when it's sinking. Then gravity hit when we're falling. It's just one night. Time and space they lose. Jak dobrze mieć gorącą wodę w kamperze. Teraz napełniamy sobie pralkę, żeby zrobić pranie, bo już się troszkę nazbierało. Jesteśmy w trasie ponad tydzień. Lokowanie produktu. Sorry. Przez przypadek. Sorry. Ale z racji, że kupujemy, to możemy powiedzieć, że polecamy, bo się sprawdza. Dobrze, że Marek się zajmuje praniem, ja nie muszę. Ja tylko się zajmuję brudzeniem tego prania. No tak. Idź już, kobieto, stąd. Idź, bo mi przeszkadzasz. Obawialiśmy się, że nic nie będzie z naszego łowienia dzisiejszego wieczornego. Pierwszego łowienia nad morzem. Bo przyszła taka mgła dziwna, zrobiło się biało, nic nie było widać, zrobiło się zimno, ale teraz fajnie się zrobiło, jak widać. Nawet niebo jest bezchmurne, więc się jednak wybraliśmy i no będziemy próbować. To nasz pierwszy raz nad morzem i w ogóle... Pierwszy raz tą wędką. Pierwszy raz jakby na własną rękę, także nie śmiejcie się. Jeśli złowimy jakąś rybę, to ja chyba uwierzę w cuda wtedy, bo no nie wierzę, ale początki są zawsze trudne, trzeba sobie znajdywać nowe hobby, no nie? Tak, żeby życie, wędką, nie? Życie było fajniejsze. Pierwszy raz tą wędką, Marek mówi to już dwa razy, jakbyście nie słyszeli, to ja mówię wam trzeci raz, że pierwszy raz. A, bo ty masz jutro 100 lat, dobra. A w budowlanym byliśmy po rurki. Pani nie była zaskoczona, wiedziała, po co nam potrzebne. A przy okazji, jak widzieliście, od razu zważyliśmy naszego kampera i wiemy, jaki jest ciężki. No i co tam? O, jest rybka, tylko że sztuczna.
Marek, nawet jak nic nie złapiesz, to trzeba w końcu poćwiczyć rzucanie, więc... No wiem, ćwiczę rzut. Czekaj, już żebyś... Ty miałaś się uczyć też. No to ja zaraz. Już mówiliśmy o tym. Zapomniało ci się... To, że jutro masz urodziny, to nie znaczy, że już jesteś stary. Stoi Marek, stoi. Tak, jedna stoi, jeszcze druga. Wszystkiego wcześniej zapomnieliśmy wam pokazać tego telefona, co kupiliśmy. Oczywiście telefon nie jest nowy, ale wygląda jak nowy. Ósemka Samsung Note 8. Taki jak zostawiliśmy na dachu i odjechaliśmy i zgubiliśmy. Tak, Marek tak zrobił. Nie Marek, Magdalena. Marek tak zrobił, ale zwala wszystko na mnie. Tak czy siak kupiliśmy telefon dlatego, że... O Jezus. Sieć. Dlatego, że mój już nie wyrabiał. Ja miałam trójkę, Note'a trójkę. I nie działał mi już Messenger, nie... Co mi nie działa? Mbank, powoli coś tam, jakieś inne... Nie mogłam zweryfikować nawet sam mapa, bo mi pisało, że mam za stary telefon, więc muszę byłam kupić inmap. A sam map jest potrzebny do tych płatności kartą. No i teraz mogę dodawać same relacje na YouTube, bo wcześniej nie mogłam, dlatego że miałam za stary telefon. I musiałaś się prosić Marka, nie? No, ja nie lubię się prosić, jak ktoś pyta. Więc teraz mam własny i dlatego dodaję teraz więcej. I będziecie mnie wiedzieć więcej i widzieć więcej, bo ja tutaj rządzę teraz. Aż będziecie mieli dość. No. A popatrzcie tam, co tam się dzieje. Tam jest pięknie. Nie wiem, czy widać. No, widać? Nie widać. Coś tam widać. W ogóle to jest pięknie. Super miejscowa. Ale zwiewa. Ale zasuwa. Jak się patrzy. Eyes closed, headed for glory. But there's only one side of the story. It's just one.